Identyfikator podmiotu SCP-055. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt przechowywany jest w prostopadłościanie o wymiarach 5 na 5 na 2,5 metrów. Pomieszczenie wykonane jest z cementu. Ściany grubości 50 cm. Cementowe ściany otoczone są klatką Faradaya. Dostęp do przechowalni umożliwiają ciężkie drzwi bezpieczeństwa o wymiarach 2 na 2,5 metra. Drzwi umocowane są na łożyskach, co umożliwia automatyczne ich otwieranie i zamykanie, jeżeli nie zostaną celowo zablokowane. Na zewnątrz przechowalni nie wolno umieszczać ochroniarzy. Zaleca się personelowi technicznemu i naukowemu przypisanemu do innych obiektów SCP w pobliżu przebywanie co najmniej 50 metrów od geometrycznego środka przechowalni, o ile nie przeszkadza to w pracy. Opis. SCP-055 to samoutajniony sekret lub antymem. Informacje na temat fizycznego wyglądu SCP-055 oraz jego natury, zachowania i pochodzenia są samoutajniane. Klaryfikacja. Nie wiadomo, w jaki sposób SCP-055 znalazł się w ośrodku 19. Nie wiadomo, kiedy i kto pozyskał SCP-055. Nieznany jest wygląd fizyczny SCP-055. Obiekt nie jest bynajmniej nieopisywalny i niewidzialny. Jednostki są w stanie bez problemu wejść do przechowalni artefaktu i poczynić obserwacje. Jednostki mogą wykonywać notatki w myślach i na piśmie, rysować, fotografować, a nawet tworzyć nagranie audio-wideo. Obszerny log takich obserwacji znajduje się w pliku. Jednakże informacje na temat fizycznego wyglądu SCP-055 wypadają z umysłów ludzkich na moment po zakończeniu obserwacji. Jednostki, którym powierzono opisanie SCP-055, okazały się nie skupiać i nie wykazywać zainteresowania wykonaniem zadania. Jednostki, którym powierzono wykonanie zdjęć SCP-055, nie pamiętają, co te zdjęcia przedstawiają, podobnie jak naukowcy nadzorujący test. Strażnicy, którzy zaobserwowali obiekt przez kamery telewizyjne o zamkniętym przewodzie, po swojej zmianie są zmęczeni i nie pamiętają, co się podczas niej działo. Nie wiadomo, kto autoryzował konstrukcję przechowalni SCP-055, dlaczego przechowalnia jest taka, jaka jest, ani jaki jest cel opisywanych procedur bezpieczeństwa. Pomimo bardzo łatwego dostępu do przechowalni SCP-055, pracownicy ośrodka nie posiadają wiedzy o egzystencji SCP-055, kiedy zostaną o obiekt zapytani. Powyższe fakty są okresowo odkrywane na nowo, zwykle przez sporadycznych czytelników tego pliku, co wywołuje całkowite zaskoczenie. Zaskoczenie trwa kilka minut, a potem popada w najzwyklejsze zapomnienie. Od SCP-055 pobrano wiele materiałów naukowych, które nie mogą zostać przestudiowane. Dokonano przynajmniej jednej próby zneutralizowania SCP-055 lub przeniesienia podmiotu do innej przechowalni, co zakończyło się niezbadaną porażką. SCP-055 może stanowić poważne zagrożenie fizyczne. Możliwe, że obiekt zabił setki pracowników, o czym nie moglibyśmy wiedzieć. Na pewno stanowi ogromne zagrożenie natury medycznej lub mentalnej, co uzasadnia przydział obiektu do klasy Kiter. Dokument 055.1. Analiza SCP-055. Autor wysuwa hipotezę, mówiącą, iż SCP-055 nigdy nie został oficjalnie pozyskany przez i de facto jest samodzielnym lub kontrolowanym z zewnątrz agentem, który został umieszczony w ośrodku 19 przez nieznaną grupę. Jego celami mogą być cicha obserwacja lub interakcja z aktywnościami w ośrodku 19. Cicha obserwacja lub interakcja z aktywnościami w innych placówkach fundacji. Cicha obserwacja lub interakcja z aktywnościami ludzkiej populacji światowej. Cicha obserwacja lub interakcja z innymi obiektami SCP. Cicha obserwacja lub interakcja z
Nie sugeruje się podejmowania żadnych akcji przeciwdziałania wyżej wymienionym zagrożeniom. Nie wiadomo nawet, czy jest to hipotetycznie możliwe. Dodatek A. Hej! Jeżeli to coś rzeczywiście z antymemem, to dlaczego to stwierdzenie zostaje usunięte? Czegoś tutaj nie zauważyliśmy. Chwila! A co, jeżeli będziemy robić notatki na temat tego, czym obiekt nie jest? Zapamiętalibyśmy je? Bartolomew Hages, NSA. Dokument 0552. Raport doktora Maraczeka. Zespół badawczy 19055-127BXE z powodzeniem wszedł do przechowalni SCP-055 i poznał wygląd obiektu oraz szczątkowo jego naturę. Zapisano notatki zgodnie z metodologią projektu. Szczegóły wy... Następnie ponownie zamknięto przechowalnię. Poniżej znajduje się fragment transkryptu z przesłuchania członków zespołu badawczego. Dobrze. Zadam ci teraz kilka pytań odnośnie numeru 55. Jakiego numeru? Obiekt SCP o numerze 55. Obiekt, który właśnie zbadaliście. Nie wiem, o czym mówisz. Nie sądzę, byśmy mieli 55. No dobrze. Powiedz mi, co robisz przez minione 2 godziny? Co? Nie wiem. Dobrze. Czy pamiętasz chociaż, że zgodziliśmy się co do tego, że obiekt nie jest kulisty? Że nie jest... A, no tak! W żadnym razie nie jest kulisty. Obiekt 55 nie jest okrągły. Czy teraz sobie więc przypomniałeś? No nie. To znaczy... Nie wiem, czym on jest, ale wiem, że jest. Nie można go zapamiętać i nie jest kulisty. Czekaj, co nie jest kuliste? No, obiekt 55. Który obiekt? Doktorze, czy pamiętasz, że doszliśmy do wniosku, że to coś nie było kuliste? A, racja. Możliwym wydaje się zapamiętanie, czym obiekt nie jest, negacja faktów i sposobem powtarzalnym wydedukowanie jego istnienia z pamięci. Personel związany z badaniem 19055-127BXE doniósł o silnym poczuciu dezorientacji i traumie psychologicznej powiązanej z cyklami pamiętania i niepamiętania o SCP-055. Nie odnotowano jednak żadnych długotrwałych efektów behawioralnych ani zdrowotnych. Ewaluacje psychologiczne wykazały zanikanie efektów wyżej wymienionych reakcji wraz z upływem czasu. Zalecenia. Racjonalnym posunięciem może być przydzielenie co najmniej jednego członka personelu zdolnego do pamiętania o SCP-55 do każdego ważnego ośrodka. Była to pierwsza część tego materiału. Jeżeli chcesz posłuchać mojego komentarza oraz różnych teorii dotyczących tego SCP, kliknij na jego miniaturkę na ekranie lub otwórz odpowiedni link w opisie.